Siemanko moi drodzy, dzisiaj chciałem poruszyć temat, mianowicie dlaczego ktoś coś ma, a ja tego nie mam. Chodzi mi o sukces życiowy. Jaki jest sukces życiowy? No, odpowiedź jest też bardzo prosta, banalna, ale jednak jest i dla nielicznych jest nieznana. Dlaczego? To jest ogólnie twój cel w życiu. Jeżeli ty go osiągasz, to jest twój sukces życiowy. I teraz tak. Ludzie ogólnie mają marzenia wielkie, ale nieraz o nich zapominają. Dlaczego? Bo zatracają się we własnym życiu. Nie szukają wyjścia z problemów, w którym przykładowo są, tylko dokładają tysiąc innych, żeby zapomnieć o tym, ale później jak się nagromadzi ich milion, to ludzie są załamani. Oni sobie nie radzą w życiu. Oni nie potrafią podejść do tematu po męsku, tak zwane. Dlaczego? Już wam to tłumaczę. Ponieważ ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, oni nie patrzą na problemy. Oni z tych problemów jak najszybciej wychodzą i brną dalej. A ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć, to jest przykładowo problem mało hajsu. A bo to wina pracy. A no bo tak już pracuję 10 lat. Nie pójdę po podwyżkę, bo już 5 lat nie byłem. Kozak. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie przyzwyczają się do tego, co robią. Przyzwyczajają się po prostu do tego, co robią i żyją w tym kwadracie, ale nie chcą z niego wyjść. Proste. Bo jeżeli naprawdę ty chcesz coś zmienić, to zmienisz. A jeżeli ty mówisz tylko o zmianie, a nie masz w planach, żeby to wdrożyć w swoje życie, no to nadal jesteś w tym samym miejscu. No tak. Hello. Jeżeli chcemy gdzieś dojść, musimy porównać, gdzie jesteśmy. Punkt A, punkt B. Logika. Ale jeżeli ty masz marzenia takie, że nieosiągalne, też dlatego logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B, ale wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. Wszystko, co sobie wyobrazisz, możesz osiągnąć. Tylko musisz wierzyć sam w siebie, w to, co chcesz osiągnąć, a droga do tego jest naprawdę ciężka. Ciężko, ale naprawdę opłaca się. Na przykład, jeżeli sobie wymarzysz nowy samochód, patrzysz, myślisz, jak do niego dojść, no dzisiaj mam tyle, za miesiąc będę miał tyle, jak to pomnożyć, tu kombinujesz, tam kombinujesz. No, trzeba nieraz pokombinować, trzeba poświęcić czasu na coś, ale efekt końcowy jest nowy samochód. Więc ty dążysz do tego. To jest twoja motywacja, to jest twój pociąg, który cię tam wiezie. Jeżeli ty przestaniesz wierzyć, nie osiągniesz sukcesu. Czyli nowego samochodu. Oczywiście samochód jest tylko przykładem, bo ty możesz sobie wymarzyć wszystko. Wszystko możesz sobie wymarzyć. Dlaczego o tym mówię? Bo ludzie o tym zapominają. Ja podziwiam dzieci. Dlaczego dzieci podziwiam? Bo one mają wyobraźnię niesamowitą. I one w to wierzą. A ludzie, którzy pracują, oni przestawają wierzyć. Przestawają wierzyć w siebie, w to, co robią, ale to robią? No hello, obudźmy się. Jeżeli chcesz robić jak taki, dajmy na to, robocik, no to zrób sobie robocika, niech on robi za ciebie. Proste. On pracuje, a ty siedzisz i zgarniasz wypłatę. Fajnie? No fajnie. Ale trzeba to zrobić. I tu znowu jest to, że ludziom się nie chce, no i nic nie zrobią. Dlatego mówię, żeby poznawać świat, możliwości i tak dalej. Tylko po to, żeby polepszyć swoje życie. Mój poprzedni filmik był o zmianach. Jeżeli coś ci nie pasuje, to zmieniasz. Dlaczego ludzie tego nie zaczynają robić? Dlaczego tego nie robią?
W poprzednim odcinku też mówiłem o tym, że ludzie nie wierzą w siebie. Dlaczego nie wierzą w siebie? Bo od czasów szkoły byli oceniani. Bali się oceny, nadal boją się oceny. Boją się wyjść z inicjatywą tego, że chcą zmienić swoje życie, że chcą zdobyć cały świat i tak dalej. Boją się opinii innych. Boją się, że ktoś im powie, że dajmy na to, ty już 20 lat robisz w tej firmie i nie opuścisz do emerytury. I to jest właśnie potrzebna samomotywacja. Bo na początku twoje grono będzie negatywnie do tego podchodziło. Nie będzie ci nawet dopuszczało, że to jest możliwe. Nie będą w ogóle w ciebie wierzyć. Będą cię demotywowali tylko po to, żebyś tego nie zrobił. Dlaczego tak jest? Dlaczego, jeżeli ktoś ma odwagę i chce spróbować, to inni go od tego odciągają? No, pomyśl sobie, czy tak nie jest. No jest. Ale ja tylko chciałbym to właśnie zrozumieć. Ludzie w korporacji kopią dołki pod sobą. Każdy kopie dołek. Jeżeli Kasia pójdzie na kawę, to o kim będzie rozmowa w tym gronie? O Kasi. To teraz wyobraź sobie, że ty jesteś właśnie w tym gronie i ty idziesz na kawę. O kim gadają? O tobie. Jeżeli ty nie będziesz chciał zmienić własnego podejścia do życia, nie zmienisz nic. Dajmy sobie taki mały przykładik. Wstajesz rano i mówisz, ale fajny dzień, dzisiaj to zrobię tyle, że jeszcze w życiu tyle nie zrobię. I co się dzieje? Twój dzień jest naprawdę super. Nieważne co się dzieje, nieważne jaki problem, ale ty działasz, bo masz taką fajną motywację, że dzisiejszy dzień jest naprawdę super. Ale odwróćmy sytuację. Wstajesz rano, kurwa, nic mi się nie chce. Może kawa mnie postawi na nogi. Ale ty właśnie tej kawie dzisiaj oddajesz wszystkie swoje możliwości. Od niej wszystko zależy. Twój dzień jest naprawdę do bani, bo nic ci nie wychodzi, nic ci się nie chce. Jeżeli ktoś ci coś mówi w pracy, zrób to. Może jutro. Także sama motywacja jest naprawdę ważna. Bo jeżeli ty się zmotywujesz do czegoś, ty to zrobisz. Jeżeli ty chcesz zacząć zarabiać, a nie pracować, ty to zrobisz, ale musisz w to wierzyć i tego chcieć. Pomyśl nad tym naprawdę, bo żyjemy w takich czasach, że są możliwości. Można coś zmienić. Dajmy na to, kto dzisiaj z większości, ze wszystkich ludzi w Polsce powie sobie, jadę jutro na wakacje. I pojedzie. Szefie, potrzebuję wolne jutro. Jutro nie da rady. Co ty, za miesiąc? Jak się lato skończy? Tak jest. Dajesz się wykorzystywać. I to od ciebie zależy, jak długo będziesz jeszcze dawał się wykorzystywać. Dzięki i chciałbym cię zaprosić do kolejnego odcinka, bo na pewno ten nie jest ostatni.